Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Death Stranding. Na start nadrobimy sobie pocztę, która do mnie naszła w kolejnym... Najpierw dane. To, co właśnie zdobyliśmy ostatnio. Dla Deadmana, zdaje się. Kawasaki Z1 900 Super 4. Model stworzony przez... Nie, wróć, to dla mamy było, nie dla Deadmana. Dla Deadmana to było coś innego. Model stworzony przez Kawasaki w 1972 roku. Głównie na eksport, który miał podbić zagraniczne rynki. To pierwszy model Kawasaki, jak i pierwszy motocykl japoński w ogóle. Z czterocylindrowym, rzędowym silnikiem DOHC. O pojemności 903 cm3, chłodzonym powietrzem. Osiągane przez niego prędkości czyniły go niekwestionowanym królem autostrad. Podziwiano go także za piękne wzornictwo. Rury wydechowe wychodziły bezpośrednio ze zbiornika paliwa pod osłonami bocznymi ku tyłowi. Uwielbiają go kurierzy marzący o osiąganiu jak największych prędkości. Kawasaki jest synonimem jazdy na pełnym gazie. Okej. Okay. I teraz poczta. Najpierw tu. Dlaczego Loch Ness sprzeciwiała się UCA? Dobra, to bardziej dla was, bo tu nic nie ma na żółto. Tutaj też nie. Ale to jest akurat dość intrygujące. Drogi Samie, zawdzięczam ci życie. Po pierwsze, pozwól, że się przedstawię. Jestem tym gościem, do którego przyniosłeś krew, okej? Gdybyś nie dał rady, nie myślałbym teraz o powrocie do pracy. Nie pisałbym do ciebie, no i nie byłoby mnie tu. Chciałem ci podziękować osobiście, ale ponieważ nie wiem, kiedy nadarzy się okazja, postanowiłem napisać ten list. Musisz się dowiedzieć, jak bardzo jestem ci wdzięczny. Uratowałeś mi życie i nigdy o tym nie zapomnę. Gdybyś nie przyjął tego zlecenia, pewnie musiałbyś zatargać moje zwłoki do spalarni. Byłbym popiołem i chiralium unoszącymi się na wietrze, albo gorzej. Stałbym się wynurzonym. Dałeś mi drugą szansę i nie zamierzam jej zmarnować. Możesz być pewny, że spłacę swój dług, robiąc wszystko, by pomóc ci odbudować Amerykę. Zajebiście. Zatwierdziłeś tych trani... A, to jest z terrorystami. Dobra. Tutaj też o terrorystach. Cosplayerka. Popularność cosplayu rośnie dzięki sieci. Spoko. O, ciekawe. Jakaś ezoteryczka. Może ktoś jeden z nowych klientów, kto wie. Tutaj od naszego Conana O'Briana. Ten. Kolekcjoner. Kolejna rzecz. O, to jest dość intrygujące, to za chwilę. Robotyczka. Korzystasz z egzoszkieletu terenowego? Sam, korzystałeś ze swojego egzoszkieletu terenowego? Jest niesamowity, wiem. Uwierzyłbyś, że niektórym kurierom się nie podoba? Najwyraźniej ma zbyt wiele funkcji albo coś podobnego. Czy oni próbowali go w ogóle używać? Gdyby to zrobili, zmieniliby śpiewkę. Cieszyliby się, że pozwala łatwo pokonywać zaspy i trudny teren, a tryb do ładowania umożliwia wbieganie pod górę i przeprawę przez rzeki bez utraty sił. Jedynym zarzutem może być to, że nie pomaga nieść więcej ładunku, ale to nie powinno dziwić, skoro zadaniem tego egzoszkieletu jest zapewnienie równowagi i stabilności. Z pewnością weźmiemy to zastrzeżenie pod uwagę przy tworzeniu kolejnych modeli. Od teraz mogę marudzić na marudzących, o ile będziesz pamiętał o używaniu egzoszkieletu na trudnym terenie, ok? Nie żebym musiała cię prosić, wiem, że to zrobisz sam, nie jesteś jak inni kurierzy. De facto, jak ja sobie ulepszę też ją, znaczy ulepszę, więź będę miał z nią na full, no to na pewno będę każdy egzoszkielet nosił ze sobą. Bo to jest za dobre, żeby nie mieć jednej sztuki z każdego przy sobie. Arasaka. Czyli właśnie główna... Jedna z największych korporacji w cyberpunku. Sam jesteś wielki. Czwarty odzyskany przez ciebie nośnik zawierał schematy sztucznej ręki. I to nie pierwszej lepszej protezy, tylko wysokiej klasy wszczepu, wartego kupę kasy. Ten, kto go ma, staje się o wiele silniejszy i zwinniejszy. Normalnie luz bluz i... Żarabę tapają. Nie wiem, czy dobrze to czytam, więc przepraszam, jeśli coś przekręcam. Ten model został wykonany na zamówienie przez Arasaka Corporation dla jakiegoś gościa o imieniu Johnny. Na nośniku nie było więcej informacji o firmie, ale ta nazwa Arasaka coś mi kurna mówi. A może nie? Sam nie wiem, to było jak wspomnienie, ale trzeba by na pewno moje. W każdym razie, ta nazwa nie kojarzy mi się zbyt dobrze. Skręca mnie na samą myśl. Macie szczęście, że ci chędożeni terroryści nie złamali szyfru. Technologia to w końcu narzędzie, a w niewłaściwych rękach...
Cóż, chyba nie muszę mówić co dalej. Chyba nie muszę mówić dalej. Nawiasem mówiąc, wykorzystałem dane z nośnika, żeby stworzyć dla ciebie nową zabawkę. Na cześć Johnego nazwałem ją Silver Hand. Pomoże ci odbudować Amerykę i pozbawić przytomności kilku skurczysynów, hehe. Ulepszyłem też swój kompas. Możesz teraz wywoływać spięcie w ciężarówkach wrogów. Okazuje się, że ich systemy bezpieczeństwa są równie chujowe, co słupów z czujnikami. Pamiętaj tylko, że działa to tylko na jeden pojazd w danej chwili, a efekt jest tymczasowy. Baw się dobrze. No zajebiście. No i to czytam przed chwilą. Dobra. Także to jest nadrobione. Dobra, jakie mam egzosud na sobie? Teraz muszę zobaczyć, bo to nie jest, to jest ten terenowy dalej, czy... A, to będzie niżej. Nie, to jest wzmacniający. Dobra. Sporo lajków za drogi chyba wpadło. Także spoko. Na początek jeszcze przyjmujemy zlecenie do naszego kolegi alpinisty. Dobra, najpierw zobaczmy, ile to będzie zajmowało miejsca. Chociaż... Dobra, nie, tak, tak, tak. Najpierw zobaczmy... No tak, no, chcę to wziąć. Bierzemy. Dalej. Żadnego nie biorę... Boże, w stroju. Pojazdu, bo... O, takie, takie małe. Zajebiście. To spoko. Nie biorę żadnego pojazdu, bo będziemy tam lecieli na tyrolkach. Zlecenie przydzielone. Okej, mam to starczyć tylko i wyłącznie. Jak to wygląda z moimi assemblerami? Mam... 1 na 9 użyć i to tyle. Dobra, to zajebiście. To wracaj tam na razie. To zabiorę sobie stąd jeszcze... Właśnie, razy 2 bym to wziął, czyli tak, czy mamy? Mamy na tyle chemikaliów, dobra. Czyli tak, chemikalia potrzebuje... Teraz żebym się nie pierdolnął, to jest to razy 2. I specjalne stopy to razy 2. Okej. Okay. Zabieramy. Dobra, wszystko mi się na plerach niestety nie zmieści, więc będę musiał jedno zostawić, ale to tam akurat pikuś. Więc dobra, bierzemy to tu. No i dobrze, że mam ten egzoszkielet wzmacniający, bo inaczej to bym chyba daleko z tym nie zaszedł. Więc dobra, muszę tak, tą moją, tą tyrolkę, co jest tam na górze, muszę ulepszyć. Dobra, dobra, środek ciężkości uważać do niego. Bo to nie jest czasówka, więc nie muszę tym w ogóle przejmować, więc tak. To możemy tutaj zostawić. O, i właśnie, od razu lecimy tam na górę. Mówię, no jeszcze mnie czeka kilka takich przejażdżek właśnie z tymi... wszystkimi tymi materiałami, żeby to zgarniać. I właśnie to była... Była ta, czy ta? Nie, no nie, ta będzie lepsza, bo to będzie miał od razu zasięg chyba aż tam, mi się wydaje. Ja, więc zobaczymy. Pyk. Ulepszamy, dajemy chemikalia i specjalne stopy. Syk. Teraz musimy tego odczekać, aż to się upgrade'nie. Żeby wrócić. Co za Jan tu ustawił most i po co? Faktycznie są tyrolki pociągnięte do robotyczki, a ktoś tu ustawił most? Po cholerę. Jak można tyrolkami nie dość, że szybciej się do nich dostać, to jeszcze bezpiecznie, bo nie trzeba przechodzić przez wynurzony. Dobra, gościu może być akurat ten. No i zobaczmy, czy to ma zasięg? Jak nie? Jak nie? Czemu jest poza zasięgiem? Powinno mieć 500 zasięgu metrów, tak? Pokażmy to. Zasięg 300 metrów i premia do maksymalnego zasięgu. No to halo. To super, maksymalny zasięg połączenia, okej. Okay. A jaki jest ten zasięg? Ha? Skoro jest lekko ponad 300 i wielce nie sięga. No to o co chodzi?
No chyba, że to nie sięga, bo jeszcze tamto musi być ulepszone na drugi level. Wtedy będę mógł to połączyć ze sobą. Chyba, że ta premia to jest plus 50 metrów, ale to będzie jakiś po prostu żart. Dobra, tutaj mam jakie opcje? Ta na górze. Ta. Ta. I ta. No ja muszę najpierw lecieć do tej, bo tam mam materiały do upgrade'u. Dobra, to będę musiał poza nagranie sprawić, bo tego akurat nie chcę tutaj tracić czasu na to, nie? Zbyt dużo. Ja no, bardziej niż żebyście wy musieli to oglądać przez dłuższy czas. Dobra, jeszcze zabieramy te stopy na drugą tyrolkę. Cyk. I dobra. Tam od razu nie pojadę, tak na pewno lecimy tutaj. Teraz lecimy tutaj. Mam od razu na kolejną tyrolkę. No come on, serio? 301 metrów? Dobra, no to w takim razie żegnamy tę tyrolkę. No, walnę sobie tu własną w takim razie. Zebrało się. Uwalnimy to w tym miejscu. Czy ja chcę ulepszyć od razu? Może lepiej nie. Może lepiej nie. Co ty nie powiesz? Dobra, ile oni są. O ile te są talone w ogóle? 6 metrów. Równe, co jest dość zabawne. Dobra, myślę, że przybliżamy na niecałe 300 metrów. Tak, wynurzeni, wynurzeni, ale wynurzeni są dokładnie tam na dole, a ja sobie śmigam ponad nimi, także... Tfu! Pluję na was, wynurzeni. I w dupie was mam. Dobra, jesteśmy. Okej, okay. No to antybiotyki dla pana. Dziękuję. Podały mi lekarstwo. Jej, mówisz? Czyli żonie albo córce zakładam. Twierdzi, że już jej lepiej. Ale nie ma się co oszukiwać. Lekarz uprzedzał, że same antybiotyki nie załatwią sprawy. Nosi nasze dziecko. Ktoś powinien ją jak najszybciej zbadać. Wpinę się do sieci. Proszę, musisz iść w moim imieniu do lekarza. Ma jakąś maszynę, podobno mogłaby pomóc. Nie zrozumiałem szczegółów, bo ciągle traciłem zasięg. Ktoś musi iść i ją odebrać. Weź stąd wszystko, czego potrzebujesz. Serio. Wszystko. Wepnij się do sieci. Nie! Dostępne nowe zlecenie. Więcej... Chłopie! Ja ci o wiele szybciej powiem, musi w piątej cholernej sieci! Dobra, ale kurde... Sam to the rescue. Okej, okay. Limit czasu? Godzina? I delikatny, o kurwa, delikatny ładunek, no to trzeba będzie uważać. Dobra, ale... Klient zażyczył sobie jak najszybszą realizację zlecenia. Innymi słowy, twoja ocena zależy od prędkości. Postaraj się jednak pamiętać, że poza zasięgiem sieci nie możesz tworzyć dodatkowych przedmiotów. Musisz ostrożnie wybrać spośród sprzętu, który zapewni ci klient. Zegar zaczyna odmierzać czas, gdy wyruszysz. Więc nie musisz się spieszyć z wybieraniem ekwipunku. Tu jesteś. Właśnie rozmawiałem z alpinistą.
Moja kuracja nie przynosi rezultatów. Musimy działać szybko. Miałem nadzieję, że antybiotyki złagodzą najostrzejsze symptomy, ale na to już za późno. Tego typu infekcja w tak zaawansowanej ciąży może wywołać liczne komplikacje. Nawet jeśli kobieta przeżyje, może doznać poważnego uszkodzenia mózgu, a nawet śmierci mózgowej. Musisz dostarczyć alpiniście prototyp biodrukarki i zdalny terminal medyczny. Ale jak na złość, facet nie mógł się wpiąć jeśli do sieci, nie? Połączysz ich ze mną przez sieć chiralną i dostarczysz im sprzęt, będę mógł zbadać pacjentkę i wdrożyć leczenie. Terminal pozwoli im przesłać do mnie ich DNA. Wówczas opracuję szczepionkę, którą będą mogli wydrukować. Obecnie potrafimy w ten sposób tworzyć tylko szczepionki w oparciu o wirusy i inną materię nieożywioną, ale może w przyszłości nie będziemy tak ograniczeni. Chyba nie muszę mówić, jak delikatny to sprzęt. Nie uszkodź go, choćby nie wiem co. No nie mam takiego zamiaru. Dziękuję. No proszę bardzo, nie ma zamiaru. Dobra, dwie takie paczuszki. Spoko. Terminal. What? To jest terminal? To wygląda jak wielka łapa. A tutaj biodrukarka, takie coś. Dobra. Zatwierdzamy. Za chwilę rozłożymy ładunek, ale to za momencik. Aktywacja terminalu po raz kolejny. Dobrze, to pomijamy. Wróciłeś. Dzięki Bogu. Ona się ledwo trzyma. Dobrze, że się śpieszyłeś. Podpinaj się do tej cholernej sieci, ty pijemnie denerwuj. Mamy eskę na szczęście. Lekarz powiedział, że to nie zadziała bez sieci chiralnej. Podłącz nas. Możemy nawet dołączyć do UCA. Zrobię wszystko. No dalej. Okej, okay, spoko. Nie trzeba go będzie przekonywać, widzę. Ale oczywiście będziemy... Będę! Te gwiazdki oczywiście u niego coraz bardziej w górę podobał. Głównie z ciekawości, co takiego może mi dać. Ale najbardziej mnie ciekawi, czy, wiecie, ta ilość tych więzi na maksymalnym poziomie ma jakiś wpływ na zakończenie. Bo jeśli ma, to chcę mieć 100% u każdego. Okej. O, i nice, budki level 3. Ale mam budki chiralne, które są chyba jeszcze lepsze niż te buty levelu 3. Tak myślę. Ale lepiej mieć level 3 niż level 2. Rękawice mocy! O proszę, ciekawe. Wiatr z prepersem. Czego trzeba tam w ogóle drukarkę? Tyrolkę? Tam widzę przy schronie temporalnym, ale obok... Serio, nikt obok niego nie pomyśla, żeby dać tyrolkę? Are you fucking kidding me? Doktorze? A, okej, okay, chwila. Uruchomię tylko swój terminal. Sekunda. Wszystko będzie dobrze. Za pomocą tego urządzenia mogę ją zbadać tak, jakbym tam był. Sztuczne ręce na terminalu dokładnie odwzorowują moje ruchy. A dzięki biodrukarce dostarczę wam odpowiednią szczepionkę. Szkoda, że moja żona nie zdołała stworzyć więcej tych cudyniek. Patrzycie na jedyny egzemplarz. Ale nie martw się. Zrobimy wszystko, żeby twoje dziecko urodziło się zdrowe. O, dziękuję. To niesamowite. To jemu dziękuj. Sieć, którą pomaga zbudować, na zawsze odmieni oblicze medycyny. No dobrze. Co my tu mamy? Zorganizowałeś nam niemal odpowiednik osobistego lekarza, Sam. Bardzo dziękujemy. Dobra robota. ED28 wkrótce wróci do akcji. Ależ dzielne dziecko. Rób swoje, Sam. Słuchaj, Sam. Mam dla ciebie zlecenie od pewnego alpinisty. Trafisz do regionu, który nie jest jeszcze w sieci chiralnej. Rzecz jasna, będziesz miał szansę to zmienić. Zajmij się tym jak najszybciej. Dobra, to do kogo mam iść teraz? Dostępne nowe zlecenie. Więcej informacji...
A, rękawice mocy na pewno przypadną ci do gustu. Znacznie podnoszą siłę ramion i pewność chwytu. Kiedy na przykład wspinasz się po linie na szczyt stromego klifu, dużo szybciej dotrzesz do celu. Odczujesz też różnicę, podnosząc ciężkie ładunki. Ale to nie wszystko. Zdarzyło ci się kiedyś potknąć i spadać po stromym stoku? Założę się, że próbowałeś spowolnić zjazd rękami. Dzięki tym rękawicom będziesz mógł w mgnieniu oka po prostu wyhamować. Obiecaj tylko, że nie wystartujesz w nich do nikogo z pięściami. Nie do tego służą. O Boże! Ej, wait. Czekaj. Muszę to przeczytać, czekaj, jeszcze raz. Aha, dobra, to się tak wiakuje, dobra. Czekaj. No, daj mi to jeszcze raz, od początku. Rękawice pokryte metalowymi kolcami zwiększającymi chwyt i sprawność dłoni. Póki zasila akumulator, o wiele łatwiej zatrzyma się w trakcie ześlizgiwania. Po ich założeniu wspinaczka przy użyciu rąki powoduje spadku wytrzymałości. Dodatkowo dzięki niej możesz wspinać się szybciej pod jedną drabinę z pewnością ładunki, i rzuty są potężniejsze. Jezus. Czy to będzie momentalne KO na typa? Bo tak to trochę brzmi. Ale czy to nie jest jednocześnie na przykład słabsze od Silverhanda? No bo tutaj... A nie! Dobra! Bo tak, okej, okay, bo tak. Bo tego właśnie, o, tu jest o wiele łatwiejsze, ale to nie jest momentalne zatrzymanie, więc dobra, chyba no... Niestety Silverhand pójdzie w odstawkę. Niestety, ale kurde, ciekawe jak to będzie wyglądało. Dobra, zatwierdzamy. I w sumie mogę założyć, jestem ciekawy jak to wygląda. No, spoko to wygląda. Okej. Okay. Teraz tak, przetworzenie. W sumie mogę to od razu, kurde, zrobić z tą łapą. Chociaż dobra, w sumie nie wiedziałem, że dostanę takie rękawice, więc byłoby to trochę idiotyzmem, gdybym tak zrobił. Dobra, to mogę przetworzyć też i od razu się ten jeden worek z plerów przeniesie do kieszonki. To pomijamy. Tak, proszę mnie wrócić do tego terminala. Dostawa zdjęcia do fotografki. Gdzieś tutaj. Okej. Okay. Dobra, to jeszcze tym się myślę możemy zająć. Okej, okay, takie coś. Dobra. Dziękujemy za twój wkład. O, kryjóweczka zaraz obok. Jak miło. Spoko, ale jak mówiłem, ja tam wolę tyroleczkę zostawić. Tak więc, assembler dłoń. Jakby to przeszkody na drodze? A Boże, to bo to mi tamtą łapie, nie, chcę do tej tutaj. A tutaj widzę, powinno być bezpośrednie dojście. Tam od razu jest dojście też gdzieś, nie w sumie po co. Dobra, ja tutaj taką ładną tyrolkę poproszę. Dobra. Czy ja bym chciał odpocząć? Jezus, ten żyraf! Ej, to jest chyba, literalnie, to jest chyba najdurniejsza opcja, jaką można dać do tego, nie? Aż to sam zmienię. Dobra, personalizuj i zmienię sobie na... No, nie wiem, no, nawet na to. Nawet to jest lepszy już. Niż ten żyro. I hello. O, to już ciekawe miejsce zostawił sobie autko. Okay, mamy tego. Zobaczmy, jak to wygląda tutaj. Tutaj tyrolek nie ma. Czekajcie, stąd łapłoby mnie tutaj, bo jak tak, to jest naprawdę zajebiście szybki jej powrót. Aż kurde chcę sprawdzić, nie? Aż chcę sprawdzić. Dawaj, tyrolki, no. Użyj tyrolki. Na górę.
I czy jest na tyle zasięgu, żeby włapał mnie do tamtej góry? No niestety nie bardzo. Nie, co jest? Oznacza mi te znaczniki. Zobaczmy, gdzie się znajduje troleczka, która mi Ej, no to już jakiś żart? Czemu mnie aż tak wyjebało? Okej, jestem w tym miejscu, a muszę iść... tam. Kurde, to w debilnym miejscu strasznie jest postawiona ta tyrolka. Dobra. Dla pamięci nie korzystać z niej. Jeszcze muszę tutaj wrócić. Dobra, zobaczmy, gdzie jest ta druga. Tu jest moja i ta druga jest gdzieś tam. Dobra. Worek z krwią tam pikuje. Krew tam pikuje, jak nie będzie. Jak to mi nie zejdzie. Mam cztery worki, które mi je które mogą mi tę krew odzyskać. Okej. Okay. Gdzie jest ta tyrolka? Tak ją zobaczę. O Boże, jest gdzieś tu! No żarty sobie chyba stroicie teraz, naprawdę? To przechodzi ludzkie pojęcie normalnie. Okej. Zobaczmy, tu jest moja tyrolka. To jest też kolejna rzecz, którą warto sobie tak w miarę zoptymalizować, taka trasa. Właśnie też w drugą stronę. Jest dobra. Tu już jestem poza zasięgiem tej tyrolki niestety. Muszę tam wejść wyżej. W sumie, albo nie, dobra, jak to już tam stoi, to niech se stoi. Ale wykorzystajmy chociaż to, że fakt, że ty grzeszcze w debilne miejsce to ustawił, wykorzystajmy to inteligentniej. I zrobię sobie gdzieś tutaj moją tyroleczkę. O, na przykład w tym miejscu. Cyk. Zobaczmy. Stamtąd łapię. Stamtąd też. No i bueno. I to jest która tyrolka? O, i to jest... O, proszę, to jest akurat ta. Tam gdzieś dalej była jeszcze jakaś. A, to ona jest pewnie albo A, za daleko, albo B, nawet jej gra nie doczytuje, bo jestem zbyt wysoko. A przez to, że jestem za wysoko, no to nie mogę się właśnie z nią połączyć. Budowa zakończona. Tam, rolka. Let's go. Ciekawe, czy z tej będzie jakieś podpięcie na dół. Nie widzę. Co, jest jakieś podpięcie? Żadnego. Obwisli. Dobra, to tu myślę, możemy takie fajniejsze zostawić. Dobra, coraz niżej schodzimy, ale też żeby coraz więcej tego w ogóle wykorzystywać. Z tego. Po prostu chcę się pozbyć tego assemblera, szkoda mi go przetwarzyć, skoro mogę sobie otworzyć wspomagających mi podróż rzeczy. Czytaj tyrolek. Tu mogę postawić. Tu nie mogę, ale tu już tak. Dobra. Ugh.
autko. Miło. Może by kurde bez sensu, żebym trzymał ciągle ten assembler. Kurde, ten terenowy egzosuit się bardzo przydaje teraz. W sumie nie na ile to jest zasługa tego egzosuitu, a na ile moja. Choć pewnie bardziej jego. Dobra, czy mam ją w zasięgu wzroku? Mam. No to dobrze. No, czekaj. Jeden tylko, no. Niech. Biegnij. Skoki normalne oczywiście będą, bo to nie jest szkielet szybkościowy. Ale nie to jest najważniejsze. I zobaczmy, tutaj już się zaczyna ten tak zwany wrogi teren, bo teren tych całych terrorystów. Czyli wypadałoby gdzieś indziej rozstawić tę tyrolkę. Gdzieś tam na przykład. Ale powiem, jestem skłonny te rękawice wypróbować, nie na tych terrorystach. Wybuchnijmy sobie masterka. Zresztą nie powiem, liczyłem, że jednak będzie trochę większa pojemność tej manierki. Chociaż kto wie, może będzie, tylko po prostu muszę odpowiednio sobie więź z lekarzem ulepszyć, nie? Dobra, tam jest dalej ta tyrolka jeszcze widoczna, ale o ile ona jest oddalona? No jeśli on mi teraz namierza, no to... To za dużo, delikatnie mówiąc. Słupy, które mogę wyłączyć. Tak więc, cyk. Tam jest tyroleczka. Dobra, nie mogę poza słupami nie mogę rozstawić tyrolki, więc najbliżej, gdzie mogę ją dać, to będzie tutaj. Myślę. Albo i nie, bo jest za stromo, dużo kamieni, no idea. Tu jest stromo, spoko. A tu? O! Tu było gdzieś, tutaj. Ja to jestem poza zasięgiem, no kurde! Tutaj może? Tu się da. Da. Świetnie. Wody w takim razie? Nie. Chowaj to. Dobra. Czujniki usmażone przez, no jeszcze nie wiem ile, więc warto by się to szybko zabrać. Nie unikać typów, bo mimo iż, nie powiem, chciałbym wytestować te rękawice, no to może później. Do lekarza. Niewiele poza tym. W sumie, dobra, ja już przygotuję sobie ten karabin automatyczny. O Jezus, to jest nieśmiertelny. No to nie, to czekaj. To nie ten. Tylko nie mam innego. Dobra, no to w takim razie jak już to splot i trzeba będzie trzeba się będzie chować. Dobra, to tu już mam wiarze. Okej, jest drabajna. Spoko. Oto cyk. No i byle. O! Przecież nie, właśnie, bo tu nie można, nie? O! Ty, a może można? Dobra. Jestem na wrogim terenie?
Ty, no niby jestem. Chyba... Jezu, jestem debilem. Jezu, ja jestem debilem. Zapomniałem, przecież ja no mułach mam w tym... Kole Nestora przy mułach, a mam postawioną tyrolkę. Po prostu nie może być za blisko tego ich głównego hubu tam. Wykryto przeszkodę. Dobra, ile jest do tamtej tyrolki? Niecałe 200 metrów. Dobra, no to możemy podejść tutaj bliżej. Będzie takie ładne obejście. Okej, wykryto przeszkodę i już przeszkody nie ma. Świetnie. No to buduj to. No i ładnie. I to się nazywa, kurde, obejście. A jeszcze jak się uda, to będę mógł bliżej właśnie tej fotografki te tyrolki porozstawiać. Ile jeszcze mam tych użyć tego assemblera? Jeszcze dwa. No to kurde akurat. Bo ile mam do niej jeszcze dalej? Stąd? 700 metrów. Tam 200, 500, tu... No kurde, jak się uda, to może nawet pod nią się uda od razu te tyrolki ogarnąć. Let's go! Czujniki na szczęście są dalej usmażone, więc nikt mnie tutaj nie złapie. Ani się też oni nie zainteresują mną. No i dobra, i teraz po prostu będę musiał na zasięg uważać, żeby spływać. No po prostu będę musiał czekować co jakiś czas, żeby zobaczyć, czy będę miał te 300 metrów. Póki co. Jak mówię, dalej jestem ciekaw, dlaczego mi nie łączy na większą odległość drugiego poziomu tyrolki. Bo powinno. Ja już to ustawię tak z kompasu, lepiej też tak. Znacznik. Dobra, idę w teren wynurzonych, tak mniej więcej, ale dopóki tam za bardzo nie pójdę, no to raczej będę mieć spokój. Aha, no tak. No tak. Oczywiście. Oczywiście. Przecież to jest jej teren. Ona nie jest w sieci, czyli jestem w dupie. Jeszcze. No to się też da obejść. No dobra, bym tak zobaczył. O ile jestem oddalony od tej tyrolki? Gdzie ona jest? Tutaj. Tyroleczka. Jezus. Dobra, chyba 285. Chciałem tam na samą górę dać tę tyrolkę, no ale niestety. Będę musiał najpierw zrobić tu i potem osobną w tamtą. Tam to miejsce, czyli jeszcze ze dwa assemblery będę musiał stoić. No ale trudno. Ale kurde, ten teren jest dosyć terenowy, to jest bajka normalnie. Sam lepiej bym tego nie ujął, nie? Naprawdę, lepiej bym te... Tak sobie idę. Teraz tutaj. Mam nadzieję, że jeszcze za bardzo ten ładunek nie niszczy, nie? Dobra, bierz tę chędożoną drabinę, bo mnie zaś szlak trafi. Zresztą mówię, nie zacząłem, to jest dobre pytanie. No, na zaczep, na narzędzia i dalej. Dobra. Wyżej. Zobaczmy,
gdyby stąd złapało, to musiałbym to postawić, no, najlepiej w tym miejscu. Na upartego to do niej mogę dojechać tak normalnie, nie? Więc te rolki są mi też tak trochę zbędne. Rozpoczynam skan. Skanuję identyfikator Bridger. Identyfikator Fragile Express zgodny. Wykryto broń. Zostanie zablokowana do ładunek zgodny. Dziękuję. Wepnij się do sieci, dobra? Jesteś z Bridges, tak? Nie, jest Fragile. Nie masz czasem dla mnie czegoś jeszcze? Nie? Dobra, nieważne. Trochę ważne, o czym mówisz? Wygląda dobrze. Co za ulga. Dobra, to tyle dobrego. Że nic się z tym nie stało, zbyt poważnego. No, a tylko, ale no. O nie, nie! Nie, nie gadaj, że przez to, że mam A, to nie będzie się do sieci chciała wpiąć. Hej, mam do ciebie prośbę. Mógłbyś odnaleźć dla mnie aparat mojego ojca? To długa historia. Ojciec prowadził w tej okolicy badania terenowe. Był przekonany, że w tych jaskiniach, w tych warstwach ziemi kryje się klucz do rozwikłania zagadki Wdarcia. Niestety zmarł i nie dokończył prac. Prosił, żebym zrobiła to za niego. Wzięłam się do tego i niedawno coś znalazłam. Coś niezwykłego. Byłam pewna, że właśnie tego szukał ojciec. Chociaż nie rozumiałam, w jaki sposób miało to być powiązane z Wdarciem. Potrzebowałam opinii eksperta. Kogoś, kto by się temu przyjrzał i wszystko mi wytłumaczył. Więc wzięłam aparat ojca i poszłam uwiecznić moje wielkie odkrycie. Obfotografowałam najdrobniejsze szczegóły. Ale kiedy wracałam do domu, zobaczyłam grupę jakichś uzbrojonych kości i spanikowałam. Rzuciłam wszystko i uciekłam. Na szczęście oni mnie nie zauważyli. Ale kiedy się uspokoiłam, zrozumiałam, że zostawiłam tam aparat razem z pokrowcem. Od tamtej pory nie mogę zdobyć się na odwagę, żeby go poszukać. Ale pamiętam, że na pokrowcu wciąż był identyfikator ładunku. I tak sobie pomyślałam, że skoro należysz do Bridges, może masz sposób na to, żeby go jakoś namierzyć. Proszę. Bardzo mi zależy, żeby go odzyskać. Złożę zlecenie. Zrozum. Ten aparat to dla mnie sprawa życia i śmierci. Nie zaznam spokoju, dopóki bezpiecznie do mnie nie wróci. Jeśli chciałbyś się tym zająć od razu, to tam jest terminal. Masz. Sama bym to wzięła, gdybym tam szła. Może się przyda. Dobra robota. Dostępne nowe zlecenie. Więcej informacji znajdziesz... Co ona mi dała? Ale chyba wiem, gdzie zostawiła ten aparat. Mhm. Obviously. Okej, delikatny ładunek, odzyskanie. Ale oczywiście, jak na złość, do sieci się nie wepniesz. Żebyś miała to jeszcze szybciej. Dobra, jest karabin, tylko szkoda, że... strzelba! Nice. Okej, tylko pytanie, czy zabija, czy nie, bo jak zabija, to wolałbym to sobie odpuszczę. O, ale wyrzutnia bolasów, to mi się przyda. Co prawda dopiero tylko pierwszy level, no ale... Lepszy ryc niż nic. Dobra, karabin też sobie wezmę. Wszystko na plery. Dobra, czy ja chcę pancerz? W sumie mogę. Jak się zużyje, no to będę mógł sobie go po prostu przetegować. Worek. Dobra. Zlecenie przydzielone. Dobra, szczerze, możemy się tym jeszcze zająć, bo to nie jest nic szczególnie trudnego. Tylko żałuję strasznie, że nie raczyła się podpiąć do sieci, naprawdę. Bo to było naprawdę o wiele prostsze dostarczyć jej to... gdyby była podpięta do sieci. Po pierwsze, natworzyłbym sobie tyrolek i miałbym do niej szybsze dojście.
A po drugie... wziąłbym sobie inny szkielet. Czy tej szybkościowej i bym po prostu z prędkością światła do niej wrócił. Dobra, spróbujmy też to zrobić w takiej totalnej, totalnej przyczajce, nie? Żeby to też zrobić, to ładnie tu się naładuje. Tu mówię, w razie było mam bolasy i mam karabiny, nie? I bomby ogłuszające. Ale jeśli będę mógł zrobić to na totalnej. Totalnie się to tutaj skradając. Sam, odnalazłeś ich zaginiony ładunek? Wygląda na to, że ktoś go przejął. No kurde, panie dziejaszku! Jak ja ci za to dziękuję! Cyk! Jelo! Nara, frajerzy! Aha! Okej, okay, to było prostsze niż sądziłem, że będzie, naprawdę. Dobra, zaczynają strzelać, więc warto by ich zneutralizować. Dobra, bo... Nie, Jezu, nie ta opcja! Tu! O dobra, nieśmiertelna! Oj, bueno! No to zapraszam! Hono, panowie! Mam coś dla was, tak specjalnie! Yeah! Chodź, 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 chodź! Dzień dobry! Japa! Japa! Ktoś jeszcze? Pan... No to chodź do mnie, koleżko! Chodź, chodź! Japa! Dobra, woreczek, żeby się nie skończyła krew za bardzo, za szybciutko. No, dobra. Nie? Jeszcze ktoś? Nabojów jeszcze mam. No i pięknie, wszyscy. Dobra, nic poza tym mnie tu widzę nie będzie interesowało. No to dzida! Do pojazdu, no a potem sobie lecimy do niej. Nawet nie będę sprawdzał teraz tego ich... te ich skrzynki, bo totalnie nie ona ni ziemi nie grzeje. A chcę po prostu dokończyć odcinek i mieć to już z głowy. Choć ci tak pewnie sporo będzie do wycięcia. Panienko, mam paninki aparat. Który wcześniej był paninko, należy do paninki ojca. Mam nadzieję, że go jakoś nie uszkodziłem zbytnio, ale raczej nie, ale raczej nie. O rany. Dziękuję. Obawiałam się, że już go nie zobaczę. Dzięki Bogu. Wygląda tak samo jak przedtem. Oh, nie wiesz, ile to dla mnie znaczy. Teraz podpinę się do sieci i nie wiem, z Hartmanem pogadaj, bo on chyba jest... Brzmi on bardziej od plaży. Czekaj, Hartman jest od plaży? Od wdarcia ogólnie to chyba... No on chyba... To chyba on i jednocześnie trochę mama. Czy tam w tym przypadku mama i Loknę. To on wpadł na pomysł, żeby się tu przeprowadzić. Wierzył, że będzie w stanie sam rozwiązać zagadkę wdarcia. Nas też do tego przekonał. Ale nie skończyło się to dobrze. Gdybyś nie pojawił się na mojej drodze, aparat by przepadł. A razem z nim cała nasza praca. Nikt by się nie dowiedział. Świat musi o tym usłyszeć. Prędzej czy później znajdzie się ktoś, kto będzie umiał wyjaśnić, co to znaczy. Sam, podłącz nas. Chcemy być częścią UCA. No i essa, to lubię. A tak a propos tego wyjaśnienia, ja jestem naprawdę święcie przekonany, że Kings to akurat może sporo na ten temat powiedzieć. Bo on się raczej dość dobrze bawi, powiedzmy, z
skutkami ubocznymi w tarciach. Pytanie tylko brzmi, jakim cudem w ogóle potrafi to robić? Czy wystarczy samo to, że po prostu ma tak wysoki level Dooms? No jest to strzelba. I strzelba do tłumienia zamieszek. Okej. Okay. Wow, serio? Nikt tu tej rolki nie postawił? Dlaczego? A, dobra, nie, już mi mówi, że jest, ale nie, to jest tylko znak, że tu by się przydała ty rolka. To ją postaw, a nie znak stawiasz. Naprawdę wierzę, że nasza praca na coś się przyda. Dziękuję. Mam nadzieję, że niedługo się zobaczymy. Sam, tu Hartman. Znaleziony przez ciebie aparat zawierał fascynujące zdjęcia. Włączając chron fotografki do sieci, automatycznie udostępniłeś nam przechowywane tam dane. Wraz z materiałami badawczymi jej ojca. Swoją drogą, dalej nie mam tu szybkiego połączenia z siecią chiralną, ale przeanalizowałem jedno ze zdjęć w bazie siedziby głównej. Według moich wstępnych obliczeń, a także fotografii i dokumentów z naszych archiwów, malunki prawdopodobnie mają około 30 tysięcy lat, jeżeli nie więcej. Ich twórcami byli zapewne Neandertalczycy albo inni ludzie, którzy migrowali przez kontynent. Widzisz te jakby delfiny? W tamtych czasach jaskinia znajdowałaby się jeszcze dalej od wybrzeża niż obecnie. Jakim cudem autor spotkał delfina? Odpowiedź brzmi: nie spotkał. Moja teoria jest taka, że natknęli się nie na delfiny, tylko na wynurzonych. A to by oznaczało, że wdarcie nie jest jakimś odosobnionym fenomenem, że już kiedyś miało miejsce. Od zarania dziejów wyginęło nieskończenie wiele gatunków. Od bakterii aż po dinozaury. Naukowcy wyróżniają 5 wielkich masowych wymierań. Oczywiście było ich znacznie więcej, tylko na mniejszą skalę. Co jeśli malarze próbowali udokumentować właśnie to? Wymarcie swojego gatunku. To byłoby pierwsze świadectwo wdarcia w dziejach świata. I dowód słuszności moich teorii. Przekonamy się, gdy tylko podłączysz mnie do sieci. Pomyśl, ile jeszcze sekretów wyjaśnimy. Będę czekać sam. Świetne wieści. Funkcje życiowe ED28 są już prawie optymalne. Właśnie przed momentem otworzył oczy. Rozglądał się, jakby kogoś szukał. Wtedy nasze oczy się spotkały. Chyba na moment. Mówię ci, aż mnie korciło, żeby zatrzymać sobie tego dzieciaka. Muszę jeszcze przeprowadzić diagnostykę i wprowadzić niezbędne zmiany. Zmienne poziomy chiralium mogą powodować problemy. Mógłbyś włączyć do sieci jeszcze jedno miejsce? Kiedy to zrobisz, a ja upewnię się, że ED pozostanie niezawodny, oddam go pod twoją opiekę. To ostatni krok. Słowo. Jedno miejsce, to powinno wystarczyć. Powodzenia. Dobra robota. Dostępne nowe zlecenie. Więcej informacji znajdziesz w terminalu. Sam, widzę, że dostałeś wiadomość od alpinisty. Chyba ma dla ciebie zlecenie. Warto to sprawdzić. Dobra, no to zobaczmy, jak to wygląda jeszcze. Jak to wygląda? No to albo włączamy któreś z tych dwóch, albo to, albo... Jest to taki mały kawałek. O, właśnie, albo ten. Jeden z tych czterech tych dołączymy. No, chyba że któryś jeszcze z tych dwóch na przykład, ale no to chyba trochę daleko. Ale kto wie. Dobra, zobaczmy to najpierw. Alpinista. Żona i ja czujemy się dobrze, ale chcielibyśmy o coś poprosić. Drogi Samie, moja żona czuje się świetnie i wszystko dzięki tobie. Nie mógłbyś lepiej pokazać, jakiego rodzaju wsparcie może zapewnić UCA. Nie wiem zbyt dużo o sieci chiralnej, ale jesteśmy teraz jej częścią, a nasza sytuacja się poprawiła. Właśnie, chciałbym cię o coś poprosić. Chciałbym cię poprosić o dostarczenie czegoś pewnej osobie, która mieszka niedaleko. Byłbym wdzięczny, gdybyś mógł się tym zająć. Zajebiście. Okej, czyli muszę po prostu iść do niego i przyjąć zlecenie. No to spoko. Przejdziemy się do niego oczywiście, ale jeszcze nie teraz.
I nie w tym odcinku, bo ten już trwa lekko ponad półtorej godziny, a jeszcze będę musiał jakoś to ogarnąć samemu. Żeby to jakoś dobrze zmontować. Dobra, no to co? Ode mnie to będzie tyle. My widzimy się w kolejnym materiale. Zagrajmy w Death Stranding, w którym zajmiemy się zleceniem właśnie od myślę alpinisty. A kto wie, może do tego czasu uda mi się na tyle zleceń powykonywać, żeby wbić sobie kolejne maksymalne więzi i dodać sobie więcej gwiazdek do mojego ciuszku. Tak więc ode mnie to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!